Klub złożony z dziewięciu osób chce wybrać zarząd złożony z prezesa, zastępcy prezesa i sekretarza. Zakładając, że członkowie zarządu są wybierani losowo, obliczyć prawdopodobieństwo tego, że prezesem zostanie Zofia, zastępcą zostanie Łucja, a sekretarzem Robert. Czyli prawdopodobieństwo takiego zdarzenia liczymy. Że prezesem zostanie Zofia, zastępcą prezesa zostanie Łucja. No a sekretarzem zostanie Robert. Robert będzie sekretarzem. No to jakie będzie to prawdopodobieństwo? Posługując się klasyczną definicją prawdopodobieństwa, możemy obliczyć to jako stosunek liczby zdarzeń, które sprzyjają temu, co chcemy obliczyć, przez liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. No tutaj liczymy prawdopodobieństwo jednego konkretnego wyniku losowania, że Pewne konkretne osoby otrzymają konkretne funkcje. Czyli to jest dokładnie jedna możliwość, jeden konkretny wynik losowania. No i mi, musimy to podzielić przez liczbę wszystkich możliwości. Liczbę wszystkich możliwości. Czyli pozostaje nam obliczyć, ile jest tych wszystkich możliwości. Wybieramy trzyosobowy zarząd. Czyli mamy do obsadzenia fotel prezesa. Zastępcy, no i mamy sekretarza. Powiedzmy, że najpierw wybieramy prezesa. Moglibyśmy zacząć od zastępcy czy sekretarza, nie ma to żadnego znaczenia. W każdym razie zakładamy, że zaczynamy od prezesa i możemy wybrać prezesa spośród dziewięciu osób, bo mamy dziewięć osób w klubie. No ale jak już wybierzemy prezesa, to zostanie nam już 8 osób, spośród których możemy wybrać zastępcę. Jak już wybierzemy prezesa i zastępcę, to zostaje nam jeszcze 7 osób, spośród których możemy wybrać sekretarza. Dla każdego wyboru prezesa jest 8 możliwości wyboru zastępcy, czyli musimy tę liczbę pomnożyć. Dla każdego wyboru prezesa i zastępcy jest 7 możliwości wyboru sekretarza, czyli to znowu musimy pomnożyć. I w ten sposób otrzymamy liczbę wszystkich możliwości wyboru trzyosobowego zarządu. 9 razy 8 to jest 72 razy 7. Może to sobie tutaj obliczę na boczku. 72 razy 7. 7 razy 2 to jest 14, 1 tutaj 7 razy 7 to jest 49, dodać 1 to jest 50, czyli 9 razy 8 razy 7 to jest równe 504, czyli jest dokładnie 504 możliwości wyboru 3 osobowego zarządu spośród 9 osób, a więc to prawdopodobieństwo będzie równe 1 dzielone przez 504. Ta liczba 504, którą tu obliczyłem, to jest przykład jak się oblicza liczbę wariacji bez powtórzeń. W tym wypadku jest to liczba 3-elementowych wariacji ze zbioru 9-elementowego. Jak chcecie się dowiedzieć więcej o wariacjach i permutacjach, to zachęcam do obejrzenia filmu na ten temat.